Zarzucacie mi w swoich komentarzach, że mam zbyt takie spolegliwe podejście do akceptowania kobiecych emocji, dawania im przestrzeni, że uczę mężczyzn jak być miękkim i pozwalam kobietom na zachowywanie się w niewłaściwy sposób i jakby uczę, że powinniśmy to tolerować. I ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że jest to wycięte z kontekstu i dzisiaj chciałbym to wyjaśnić i chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali na ten temat. Cześć Filip. Cześć Marcinie, cześć Wam wszystkim. Faktycznie myślę, że ten odcinek o emocjach kobiet i jak sobie z nimi radzić jest potrzebnym odcinkiem. Ja w ogóle nagrywając z Tobą nie odniosłem wrażenia, że Ty dajesz taką przestrzeń, znaczy dajesz przestrzeń kobietom, ale z drugiej strony, jeżeli my pracujemy nad sobą, to zaczynamy od kobiet pewnych rzeczy wymagać i dawanie im przestrzeni i wcale nie oznacza, że mogą robić co chcą. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, gdzie mężczyzna jest mocno włożony w jakieś takie ramy, a kobiecie daje się przyzwolenie na dużo więcej. Co ty o tym sądzisz? <grystanie> tak, ja wiem, że to jest takie trochę niebezpieczne, co, co chcę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście troszeczkę tak jest, że Mężczyzna jest bardziej kontrolowany w, społecze, w społeczeństwie dzisiaj, jeżeli zachowuje się w niewłaściwy sposób, przesadza, jest to nieakceptowalne, to bardzo szybko albo społeczeństwo, albo inni mężczyźni go wyprostują i usadzą. A jednak dzisiaj jest tak, że pozwala się kobietom często na bardzo toksyczne, niewłaściwe zachowania. I praktycznie nie ma ich kto skonfrontować. Bo w momencie, kiedy mężczyzna to zrobi, no to jest szowinistą i w ogóle wiesza się na nim wszystko co najgorsze, jakim prawem i tak dalej, i tak dalej. Kobiety dzisiaj tego też nie robią w stosunku do swoich koleżanek, bo nie chcą być tymi, które zwracają im uwagę. Nie chcą wchodzić w konfrontację, i kończy się na tym, że czasami kobiety zachowują się w nieakceptowalny sposób i nikt ich nie konfrontuje, co w pewnym sensie daje im pozwolenie na zachowywanie się jeszcze gorzej. I ja tego doświadczam często też z mężczyznami, z którymi pracuję i widzę, jak niektórzy mężczyźni są tak źle traktowani przez swoje kobiety, i praktycznie system sądownictwa jest za tymi kobietami, opieka nad dziećmi, system w ogóle finansowy, alimentacyjny. I, i ten facet jest po prostu naprawdę źle traktowany, i w sumie nikt, nikt w ogóle nawet nie, nie stanie go ochronić i ta kobieta może sobie pozwalać na takie zachowanie. I jest to szkodliwe, zwłaszcza dla tych kobiet, bo po prostu nikt nie stawia im granic i nikt ich nie konfrontuje. Okej, okay, tutaj, żeby ten odcinek też był bardziej mięsisty, to przed odcinkiem rozmawialiśmy o filmie, który teraz jest na Netflixie: Kocha, lubi, szanuje. I myślę, że to co powiedziałeś jest bardzo fajnie zaprezentowane w tym filmie. Ogólnie bardzo sympatyczna komedia, którą warto sobie obejrzeć. Moment, kiedy żona mówi o tym, że chce rozwodu, bo zdradziła męża, i on po prostu się wyłącza. On się wyprowadza z domu, on musi sobie znaleźć nowe lokum. Tak naprawdę on przecież w niczym... Znaczy wiadomo, później to jest drugie dno, tak? Ale on technicznie w tym momencie niczym nie zawinił, to ona go zdradziła, to ona chce się rozwieść, a on musi się wyprowadzić. Nie? I to on musi o tym wszystkim myśleć i dostaje kolejny problem na głowę. Mocno to oddaje to, o czym mówisz. Tak. I teraz jest tak, że z jednej strony ja rzeczywiście uczę mężczyzn, jak dawać przestrzeń, emocje na Przestrzeń, i, i jakby taką akceptację na emocje kobiet, mm. żeby postarać się je trochę zrozumieć, a nawet jeżeli ich nie rozumiemy, dać na nie akceptującą przestrzeń, bo wiem, że to jest ważne dla kobiet, bo mi to mówią, że to powoduje, że one się czują widziane, rozumiane, że czują się bezpiecznie z tym mężczyzną, czują się przyjęte jakby przez niego. My wszyscy chcemy, żeby nasz partner tak naprawdę nas widział mm. i dał przestrzeń na, na różne nasze. Aspekty, które my sami sobie dajemy przestrzeń, więc to jest ważne dla kobiet. Natomiast to wcale nie oznacza, że ten mężczyzna ma nie dbać o siebie, nie wymagać od tej kobiety, i ja z jednej strony, i myślę, że to jest tak wyciągane z kontekstu przez mężczyzn, że ja pozwalam kobietom, więc one mogą się zachowywać w taki sposób przesadzony. Krytyczny, w pewien sposób przemocowy, i mężczyzna powinien się na to godzić. W życiu się nie powinien na to godzić. I teraz zintegrowany mężczyzna to jest właśnie taki mężczyzna, który z jednej strony ma dostęp do tej emocjonalności, potrafi o tym rozmawiać, dać na to przestrzeń, ale z drugiej strony jest bardzo wymagający i stanowczy. I on nie pozwala sobie na wiele rzeczy. I oczywiście, kobieta tylko to nie jest na takiej zasadzie, że on ją krytykuje, ocenia, poniża, tylko mówi: Słuchaj, ty możesz się zachowywać, jak chcesz, to jest twoja sprawa. Natomiast ja nie będę akceptował tego, że mnie nie szanujesz, że w towarzystwie mnie krytykujesz, nie będę akceptował tego, że poza moimi plecami mnie obgadujesz. I jak mamy zły czas i się pokłócimy, to idziesz do, moich, do swoich koleżanek i opowiadasz im, jakim ja jestem sukim synem nieodpowiedzialnym, niedojrzałym, gnojkiem, i tak dalej, i tak dalej, bo ty masz wypływ tych emocji. Po czym my się godzimy, jest wszystko ok, tobie przechodzi, idziemy na przyjęcie, i, wszyscy, i te żony oczywiście mówią o tym swoim mężom, i ci mężowie postrzegają mnie przez pryzmat tego, co ty im powiedziałaś. I mój status spada, oni nie chcą ze mną robić biznesu, uważają, że jestem nieodpowiedzialny. I to wynika z tego, że ty w sobie nie masz kontroli nad swoimi emocjami i robisz coś takiego. Nie? Mhm. I kobiety często to robią, no bo ja tak poczułam, bo ty mnie wkurzyłeś, bo, bo coś tam, więc no tak zrobiłam, ale już tak nie uważam i problem jest z głowy. Nie? Mhm. No, i zobacz, jakie to jest niszczące dla mężczyzny, kiedy kobieta w sumie nie ma kontroli nad, nad swoimi emocjami. Szybki przerywnik, jeżeli chcesz się nauczyć tej przejrzystości i autentyczności, o której właśnie mówimy, i wyjść z tych wszystkich dysfunkcyjnych systemów, to zapraszam cię na mój webinar online najbliższy poniedziałek o godzinie 19, gdzie właśnie będziemy się tego uczyć. A teraz już wracamy do odcinka. Też dużo komentarzy dostajesz od kobiet. Z jednej strony dostaję dużo wiadomości od kobiet, że panie Marcinie, tak mi się podoba to, co pan mówi, ja już jestem taką kobietą przepracowaną, jednakże no nie mogę spotkać partnera, sami niedojrzali, dzieci, inni panowie, którzy w ogóle nie ogarniają. I... W dużym stopniu ja się z tym zgadzam. Jest rzeczywiście niewielu mężczyzn, którzy są na wysokim poziomie. Natomiast też jest to ciekawe, że ci mężczyźni, którzy już wychodzą jakby z męskich grup, wychodzą tak trochę z mojej ręki i zaczynają mieć te wymagania, samoświadomość, mm. samokontrolę. Oni mi opowiadają o sytuacjach, w których nagle się okazuje, że te kobiety, które myślały, że są przepracowane, bo do tej pory trafiały po prostu na niskiej jakości facetów, nagle się okazuje, że wcale takie przepracowane nie są. I teraz, drogie panie, jeżeli chcecie mieć wysokowartościowego mężczyznę, który naprawdę już jest ogarnięty na różnych poziomach, to taki mężczyzna nie będzie tolerował tego, że wy. Nie potraficie samoregulować swoich uczuć i emocji, i że właśnie pozwalacie sobie na takie zachowania, o których mówiłem. Taki mężczyzna będzie oczekiwał, że wy będziecie samodzielne, że będziecie przejrzyste, że będziecie w stanie łatwo i, i w przejrzysty sposób mówić, czego, co czujecie, czego potrzebujecie, co jest wam potrzebne, na co się zgadzacie, na co się nie zgadzacie, że w Was również będzie ta przejrzystość i przepracowanie i samoregulacja własnych emocji. I nagle te kobiety często mają tylko fantazję, że one już to ogarniają, bo są kilka stopni wyżej od tych mężczyzn. Ale jak przychodzi do spotkania z takim mężczyzną, to nagle się odkrywają, ile mają jeszcze nieprzepracowanych przestrzeni, ile tych przestrzeni jest nieprzejrzysta i taka zamieciona pod dywan, czy w ogóle mają kontakt ze swoim cieniem to o czym żeśmy wcześniej rozmawiali więc to jest duże wyzwanie, i ja każdemu życzę właśnie takiego związku. Żeby spotkać się z taką partnerką i dopiero w spotkaniu z takim partnerem my się dowiadujemy, na ile nasze przekonanie, że my jesteśmy przepracowani jest prawdziwe, a co w sumie mamy jeszcze do roboty i w tym nie ma nic złego, nie? nie z dwa lata temu o tym rozmawialiśmy, więc czas leci nieubłaganie. Ale już wtedy mówiłeś, że często mężczyzna spotyka samotną kobietę, samotny mężczyzna, i się spotykają. To bardzo często to nie jest tylko oni są w parze, ale jest jakiś tam trójkąt, tak? Że jest ten były mężczyzna, były mąż, były kochanek, były narzeczony. Czasem oczywiście to jest czworokąt, bo jeszcze tak. chłop bierze ze sobą tak. swoją kobietę, i to jest taka dziwna relacja, współzależna. Czyli ten bałagan też, który się ciągnie za tymi osobami, też często sprawia, że nie da się poprowadzić tego nowego związku, bo to nie chodzi nawet czasem o same emocje, ale też o ułożenie swojego życia. No i często też po prostu, że nie ma przestrzeni na tego nowego partnera, mm -hmm. bo ja miałem ostatnio taką sytuację, właśnie, że że bardzo fajni ludzie się zeszli i nagle się okazało, że kobieta w sumie ma niepozatwiane finansowe rzeczy z byłym mężem, rodzinne, że to wszystko jest nie, niedoprecyzowane, nieprzejrzyste. I dopóki ona była sama, sama, to działało, ale jak nagle pojawił się ten facet naprawdę konkretny i męski, to nagle się okazuje, że ona w sumie nie ma przestrzeni tak do końca na tego nowego faceta, bo to życie jest jeszcze nieposprzątane. Nie? Więc rzeczywiście to jest istotne. Poza tym jest też tak, że. Te kobiety muszą sobie też zdać sprawę na to, czy one nie są w roli ofiary. Mhm. Czy na przykład mówią, że szukają nowego mężczyzny, ale tak naprawdę to nie lubią mężczyzn i uważają ich za suknię synów, i że wszyscy mężczyźni krzywdzą, i że w sumie nie można im zaufać. I z takim mentalem, z takim oprogramowaniem w głowie, ty nie jesteś w stanie zbudować szczęśliwego związku z nowym, ogarniętym mężczyzną, bo w sumie taka kobieta mu nie zaufa. I będziesz szukać pretekstu, żeby sobie potwierdzić, ha, wiedziałam, ty jesteś taki sam jak oni wszyscy, i już mogę nie być blisko, <noise> i już mogę uciec, już mogę odetchnąć i postanowić, że nie, nie, z tobą się też nie da. Nie? Aha. To jest niesamowite. To jest wszystko głębokie i wymaga naprawdę takiego, nie wiem jak to powiedzieć, szerszego widzenia. Kiedy słyszałem, że dobrzy piłkarze to jak rozstawią kciuki po bokach, to <grym> widzą jeden i drugi, a ich nie widzę. Ale to chyba jest takie spojrzenie na tej kamerze szerokokątnej, obiektywie tak, szerokokątnym, tak. że zaczynamy pewne rzeczy dostrzegać i umieć się w nich poruszać. To może ja tak trochę dopytam ciebie w kontekście tych emocji, no bo od osoby, która zupełnie jest laikiem, nie zna tego, nie, ja ogląda twój pierwszy odcinek, to jest ten pierwszy odcinek, do osoby, która potrafi się w tym wszystkim poruszać, wie, gdzie stawianie granic ma sens, nie wiem, jakie są punkty, jak, jak mówię, dojść do tego nie? tego labiryntu. Prawda jest taka, że najpierw trzeba tą pracę wykonać samemu ze sobą, mhm. w sumie. No bo jeżeli zrobisz to sam ze sobą, nauczysz się stawiać granice sam sobie, wyrażać się jasno, co potrzebujesz, co chcesz, co jest dla ciebie istotne odkryć w ogóle te takie nieuświadomione pragnienia, jakoś je zasymilować, połączyć, wiesz, to stajesz się takim elastycznym mężczyzną, który ma dużo wewnętrznej przestrzeni. Trudno go zaatakować, bo w sumie jest w stanie przyjąć dużo ciosów i powiedzieć, no tak, to trochę masz rację, rzeczywiście mam w sobie taki aspekt, pracuję nad tym, nie? Mhm. I znika ten cel taki, który tak łatwo jest zaatakować. I jak już osiągniesz ten poziom takiego wewnętrznego rozluźnienia... No, to, to, to wtedy, jak wchodzisz w relacje, to jeżeli ktoś ma jakieś sztywności, których jeszcze nie przepracował, to one stają się niesamowicie hmm. widoczne. To jest to, co Eckhart Tolle powiedział, że w towarzystwie kogoś, kto, kto żyje w świetle, pozostawanie w ciemności jest bardzo trudne. Hmm. Hmm. I w towarzystwie osoby, która po prostu już ma duży dystans do samego siebie i dużą elastyczność wewnętrzną, czyli zdrowie psychiczne. Nagle te wszystkie sztywności u twojego partnera stają się niesamowicie widoczne i albo on ma na to otwartość i dojrzałość i mówi: "Wow, super, dzięki tobie widzę, że jeszcze tymi przestrzeniami się muszę zająć i super". I wtedy sobie budujecie związek, bo ja też często słyszę właśnie, jak czytam komentarze pod naszymi filmami i ja opowiadam właśnie o tym stawianiu granic i o tym wszystkim, to słyszę, to widzę takie komentarze, że ludzie mówią. Co to za bzdury? To nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość to jest poświęcanie się, miłość to jest walczenie o siebie, poświęcanie, i jak obiecałem, że będę w związku, to już powinien być do końca życia. Ci wszyscy kołczowie uczą takich bzdur, a to w ogóle nie o to chodzi. Nie? I ludzie bardzo często mają takie podejście, że. Że w sumie związek to jest poświęcanie się i to poświęcanie polega na tym, że ty zrezygnujesz z części siebie i się trochę unieszczęśliwisz na 20%, a ja z miłości do ciebie również siebie unieszczęśliwię na 20-30%. Jest porówno się unieszczęśliwiliśmy i to jest miłość. I to jest budowanie relacji i to jest dbanie o relacje. I ja kiedyś też tak myślałem, że w sumie kompromis w związku polega na tym, że ja poświęcę siebie zrezygnuje ze swoich pragnień. Dopiero potem się dowiedziałem, że ok, ja mogę z tego zrezygnować, ale ja zawsze pasywno-agresywnie sobie to jakoś odreagowuję potem, mm. więc to nie jest tak bez ceny, więc o wiele lepiej jest przeskoczyć w całkiem inny sposób funkcjonowania, czyli w autentyczność i przejrzystość próbować budować na tym relację. Nie? Ja sobie uświadomiłem, zaczynając pracę nad tym, o czym mówimy, milioner nie będzie śmiał się z osoby, która próbuje rozkręcić pierwszy biznes, bo on wie, jak to było. Jak jest ktoś, kto chodzi na siłowni od lat i widzi, że ktoś przychodzi, stawia swoje pierwsze kroki, też się nie będzie z niego śmiał, bo wie, jak trudno było to osiągnąć i kibicuje tej osobie. I tutaj powiedziałbym, że taki naprawdę pierwszy etap, jeżeli ktoś, nie, ogląda pierwszy odcinek tutaj z nami, czy dobra, kolejny i dopiero przekonuje się do tego, że warto zacząć pracować nad sobą, spojrzeć w głąb siebie, zacząć się zastanawiać, dlaczego tak się zachowuje, jakie mam cienie, jakie rozpracować, to to jest osoba, która będzie, trudno jest ją zaatakować. Bo jak powie ci ktoś, no, ale ty jesteś taki, no wiem, właśnie nad tym pracuję. Jesteś gruby. No wiem, chodzę na siłownię, że właśnie idę w tym kierunku, żeby nie pasuje mi to, tak? Chcę to zmienić. Myślę, że to jest takie mocne dla mnie przynajmniej, że jak ta pierwsza elastyczność u mnie się pojawiła w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że to wszystko jest elementem, nad którym można popracować. Bo ja kiedyś zakładałem, że ja taki jestem i koniec. Jak wielu mężczyzn, i nie będę tego dotykać, tak? Nawet nie chcę poważnie w tą stronę. Dokładnie. Rzeczywiście, to kiedy my się rozwijamy, to tym już mówiliśmy wielokrotnie, to też nasza partnerka, ona też, ona już od dawna się rozwija, tylko w takiej przestrzeni jest dużo więcej miejsca na to. I myślę, że taka otwarta rozmowa to jest fundament tego, żeby dwie osoby w ogóle zmierzały w jakimś dobrym kierunku. To, co mówiłeś o miłości, że to jest 20% poświęcenia, po równo z każdej strony. Bardziej wolę tą wersję, o której mówiłeś, czyli. Kobieta i mężczyzna są silnymi jednostkami, mają część rzeczy wspólnych, w tych rzeczach wspólnych się dogadują, są razem i każdego dnia stwierdzają, że ilość plusów przeważa ilość minusów, więc kontynuują wspólno, wspólne życie, a część rzeczy robią po prostu osobno i to nie, nie daje im się skleić. Tak, poza tym też jak ja tak obserwuję, dlaczego ludzie są dzisiaj samotni, mm -hmm. i to w sumie tak szczerze mówiąc u mężczyzn i u kobiet jest prawie to samo, bo część kobiet jest też w syndromie jego faceta. Czyli wchodząc w relację, wchodzi w służalczy sposób, próbuje zadowolić mężczyznę, uchylić mu nieba po to, żeby mm -hmm. po prostu, żeby zasłużyć na jego miłość, czyli używa tego, co ja nazywam w książce ukrytymi kontraktami zaspokaja potrzeby innej osoby, zanim ona o to poprosi, po to, żeby jej potrzeby były zaspokojone. I takie kobiety zazwyczaj są nadużywane, wykorzystywane. Mężczyźni biorą to, co mają do dania, a potem je porzucają, bo w sumie one stworzyły taką dynamikę i te kobiety trafiają z mężczyzny na mężczyznę i wydarza się to samo. I w sumie mili faceci robią coś podobnego, a z drugiej strony mężczyźni wchodzą w bycie krytycznym, przemocowym kontrolerem, który zarządza gniewem, bo w sumie boją się bliskości. A kobiety wchodzą w taką, w męską energię, zakładają zbroje, robią się kastrujące, bo w sumie się boją skrzywdzenia, mhm. i jedni i drudzy są samotni. Mhm. I ciągle się gdzieś tam borykają w oparciu o te same systemy. I to jest dzisiaj główny powód dlatego, dlaczego ludzie są samotni i wśród kobiet i wśród mężczyzn. Jedynym wyjściem jest przestać, przestać dawać nadmiaru mhm. po to, żeby uzyskać akceptacji, na, na, zaufać na tyle sobie i na tyle nauczyć się stawiać granic, że możemy porzucić tą zbroję, możemy ją odwiesić na wieszaku i pozwolić sobie na bezbronność, bo już mamy praktyczne umiejętności, jak o siebie zadbać i już nie pozwolimy się nikomu skrzywdzić i ta, ta taka twarda, pancerna zbroja już jest nam niepotrzebna. I w sumie cała zintegrowana męskość, to czym rozmawiamy na tym kanale i to czym się zajmujemy, jest ucze uczeniem się, jak wejść na ten inny poziom funkcjonowania. Jego głównym elementem jest szczerość i przejrzystość i autentyczność. To też dało mi do myślenia bardzo mocno w tym kontekście, o którym mówimy. To jest to, że jak słyszę od kogoś, że ten mnie oszukał, ten mnie oszukał, wiesz, i to kobiety mówią i mężczyźni, że wszyscy mnie oszukują, to tak naprawdę to jest zrozumienie, że daję na to przestrzeń. Że to Oczywiście. ja byłem inicjatorem tej sytuacji, ja dałem na to miejsce. Bo jakbym tego nie tolerował, to nie byłbym w tym miejscu. I to jest tak uwalniające, bo rozumiemy, że to my mamy pełną kontrolę nad tym, z kim się spotykamy i co akceptujemy w życiu. No i ostatnio też dostałem wiadomość od, od kobiety, która od 10 lat spotyka się z mężczyzną, który ma żonę. I, i tam usłyszałem cały litanie tego, jaki on jest i jak on ją skrzywdził, przez to ją szukał i zwodził. No tylko jak ja czytam takie wiadomości, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, ale ty każdego ranka mogłaś wstać i postanowić, że więcej nie będziesz marnować swojego życia, życia na taką relację i zmienić swoje życie. I jakoś tego nie robisz, nie? A w sumie możesz. I to jest niesamowite, że ludzie pozostają za długo w dysfunkcyjnych związkach, gdzie ktoś ich krzywdzi. Rzeczywiście ich krzywdzi. No tylko, że tak szczerze mówiąc, nikt mnie nie każe w nich siedzieć. Nie? Ja nie mam nic do dodania w tym temacie. Myślę, że ciekawy temat. Zabrnęliśmy do punktu, którego w ogóle nawet nie podejrzewaliśmy, że zabrniemy. Także napiszcie, co o tym myślicie. Ja wiem, że tutaj mogłem poruszyć różne struny i nie, nie wszystkim się będzie podobać to, co powiedziałem. Natomiast mówię to ze szczerą intencją tego, że naprawdę jak to przekroczymy, to stajemy się wolni i odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem i zaczynamy je budować tak, jakbyśmy chcieli. Dokładnie. Dzięki Marcin. Dzięki.